Bank Mleka Kobiecego dostępny dla suwalskich noworodków. Szpital w Suwałkach, ale też placówki wojewódzkie w Białymstoku i Łomży podpisały z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym umowy przewidujące korzystanie z Banku Mleka Kobiecego działającego przy klinicy neonatologii i intensywnej terapii USK. Bank funkcjonuje zaledwie od kilku tygodni, ale jest nieocenioną pomocą dla młodych mam, które mają problem z samodzielnym wykarmieniem maluszków. Na stworzenie banku zarząd województwa wyasygnował 100 tysięcy złotych, ale to nie jedyne źródło finansowania. Środki przekazał również budżet państwa. Na jednej z najbliższych sesji Sejmik zdecyduje, czy bank zostanie zasilony kolejnym, tym razem 300 tysięcznym wsparciem finansowym, poinformował marszałek Artur Kosicki. Zdaniem Adama Szałandy, dyrektora Suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego, utworzenie i dostęp do Banku Mleka Kobiecego ma jeszcze inny wymiar. Jak mówi, suwałki to są kresy województwa i dostępność do procedur medycznych wspomagających proces leczenia najmłodszych pacjentów jest troszeczkę utrudniona. Utworzenie banku i dostęp do pokarmu stwarza nowe możliwości wsparcia najmłodszych pacjentów w powrocie do zdrowia. Każda z nich przechodzi odpowiednie badania, szkolenie, a bank dostarcza laktatory i butelki. Później też odbiera pokarm od dawczyń. Mleko również jest analizowane i z całą pewnością bezpieczne. Koniec kadencji. Czas podsumowań. Kończąca się właśnie kadencja samorządowa rozpoczęła się w grudniu 2018 roku. W 2018 roku, jak, za, jak zaczynaliśmy naszą pracę, był budżet który przewidywał dochody w wysokości 707 milionów złotych. A zwróćcie Państwo uwagę, że teraz realizujemy budżet, którego dochody wynosiły prawie miliard 400 milionów złotych. Wzrosły jednak też wydatki z 794 milionów do miliarda 435 milionów złotych. Skumulowane wydatki z trzech kadencji wyraźnie pokazują wysoki wzrost. Suma tych z lat 2011-2014 z wydatkami z lat 2015-2018 to wciąż mniej niż wartość wydatków w ostatniej kadencji. Na transport i łączność wydano w ostatniej kadencji aż 2,8 miliarda złotych. Znacząco więcej wydano na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Tutaj też: kadencja 2011-2014 274 miliony złotych, 2015-2018 241 milionów. A 2019-2024 683 miliony zł. To jest też o 33% więcej niż łącznie wcześniejsze zarządy w latach 2011-2018. Więcej wydano na ochronę zdrowia, na transport i rodzinę, podobnie, ale dysproporcje w porównaniu z poprzednimi kadencjami są znacznie większe. Olbrzymia różnica jest w przypadku wydatków na bezpieczeństwo publiczne. Kwestia bezpieczeństwa jest dla nas bardzo istotna. Szanowni Państwo, w kadencji 2011-2014 to było 430 tysięcy złotych. 2015-2018 milion siedemset tysięcy złotych. W kadencji 2019-2024 23 miliony złotych. O dochodach mówił Paweł Jungerman, Skarbnik Województwa. Wpływy z pit -u, -u i subwencji od roku 2019 do roku 2024 zwiększyły się ponad 2 i 30 raza. Są to tak zwane dochody rozporządzalne, czy, czy też nieznaczone, bo nie obejmują one wszystkich dochodów, czyli na przykład subwencji oświatowej, czy na zadania zlecone. Są to dochody, które są w wyłącznym do dyspozycji zarządu i sejmiku województwa, czyli no to jest bardzo ważne, że, że to wzrost tak gwałtowny, no bo to jest gwałtowny wzrost. Można tylko zaznaczyć, że w 2019 cały budżet województwa to był 680 milionów, natomiast teraz same dochody nieoznaczone to 681 milionów. Początek kadencji to deficyt 102 miliony złotych, a ostatni zamknięty rok budżetowy to blisko 16 milionowa nadwyżka. Co istotne, przez ostatnią kadencję nie zaciągano kredytów, informował wojewódzki skarbnik. W ocenie podlaskiego marszałka, ale też i ekspertów, na opinię których Artur Kosicki się powołuje, sytuacja ekonomiczna województwa wygląda bardzo dobrze. Pod jednym względem na pewno była to kadencja wyjątkowa, i to trzeba podkreślić, bo w takiej kadencji, w której walczyliśmy z COVID-em, czyli z pandemią COVID-19 też mieliśmy atak na naszą zewnętrzną granicę, która też jest granicą przecież naszego województwa. I też walczyliśmy skutkami ze skutkami społecznymi i gospodarczymi e, wojny na Ukrainie i cały czas walczymy jeszcze nigdy nie było, i to sobie trzeba wprost odpowiedzieć. Także te wszystkie parametry, wskaźniki, które Państwu prezentowałem, pomimo tego, że w dużej, dużej większości są o wiele lepsze niż za naszych poprzedników, były realizowane podczas pandemii COVID-19, podczas tego, kiedy atakowano nasze zewnętrzne granice. I podczas tego, kiedy walczyliśmy ze skutkami społeczno-gospodarczymi wojny na Ukrainie.